nami kolejny odcinek z gry Scooter World 3Z, a dzisiaj dokładnie tajemnice i ciekawostki. Zacznijmy od ciekawostki w tym miejscu. To jest stacja benzynowa. I to jest ciekawostka tak naprawdę. No dobra, więc co my tutaj mamy? Jest sobie stacja benzynowa, normalna, taka sobie jest, ale no jest tam, widać, że jest makieta taka nałożona, żeby było się wydawało, że tam coś jest w środku. A teraz natomiast przy innej stacji benzynowej, która się znajduje dokładnie... Ona się chyba która... No, jest jeszcze oczywiście druga stacja benzynowa na tej mapie. I ta stacja się znajduje, uwaga, w tamtym mieście. Ale czym ona się różni od tamtej, jak myślicie? To jest naprawdę trudne do zobaczenia. Czym ona się może różnić? Jezu. Ile nad tym trzeba myśleć, prawda? Dobra, jesteśmy w każdym razie w tym białym mieście. No i jedziemy tędy i przez most jesteśmy już na kolejnej stacji benzynowej. I uwaga, to jest straszne. Ta stacja benzynowa ma szybę. Jezu. A tamta nie ma takiej szyby jak ta. Jezu, jakie to straszne było. Okej, dobra, kolejną tajemnicą będzie... Hej, czekajcie... Dobra, chyba tak będzie szybciej. Dobra, więc co będzie kolejną tajemnicą? To są tajemnicze ślady. Że w Scooter Wars... Albo nie, ciekawostką czy tajemnicą. Dobra, tajemnicą to już uznajmy, to już tajemnicą. Ale uwaga, ta tajemnica jest bardzo, bardzo taka... Taka, no wiecie, taka... Tajemnicza, ponieważ ślady motoru, jak na przykład zrobimy tak. O. O, widzicie, jest sobie ślad, prawda? Były ślady, a teraz wam pokażę, że te ślady mogą być w powietrzu. To jest straszne aż, prawda? Każdy już widzę, że mówić się boi. Ale to jest naprawdę bardzo straszne. A jak to zobaczyłem? Ile jeszcze ten tunel będzie trwał? Ten tunel... Jezu, nie... Ja po prostu nienawidzę jeździć przez ten tunel, ale musiałem pojechać, żeby już nie tracić czasu, bo chyba by dłużej tam było, jakbym jechał, niż jak pojadę przez ten tunel. Tak przy okazji mam już plan, jak będę wrzucał filmy, więc tak, Of Orcs and Men niestety już nie będzie. To są tam takie problemy małe i niestety tylko nie będzie. Saints Row, to napiszcie, czy w ogóle ją chcecie, no bo ja nie wiem. Tam to widziałem, że ostatnio miało mało wyświetlenia, Scooter World dosyć dużo ma, prawda? Co tam jeszcze jest? Scooter Wars, no to... To myślę, że zamiast tego dam Shada Gniew Aniołów. To będzie taka seria. Taka zamiast tego Of Orcs and Men. A Scooter Wars będzie to właśnie tajemnice i ciekawostki, ale to zależy kiedy. Dobra, więc uwaga. Jadę sobie tędy i oczywiście chciałem przeskoczyć tam, prawda? Ale co się stało, jak to chciałem zrobić? Więc sobie pojechałem, pomyślałem, że tędy. Nie, nie udało się. Dobra, patrzcie, jedziemy sobie tak, co nie? Jedzie jakiś debil, on chce tam wjechać. No lol, to jest trudne. Jeszcze raz. Rób się. Patrzcie, idziemy tędy. Dobra, cięcie. Pogub to shit! Co to się tutaj pojawiło? Jezu, co to może być? To jest ślad jakiś. Boże, co to jest? To jest jakiś kosmiczny coś. To są jakieś ślady kosmity. Jezu, ja się lepiej odsunę od tego. Jezu, zniknę! Znika. Straszne. Jak to zrobić? Po co ja się tyle trudziłem, jak to po prostu trzeba było tyłem wjechać. Jedziemy sobie, co nie? Przewalamy swój motorek. Robimy taki zawrót. Patrzcie teraz. O, jest.
Dobra, nieważne. Wiecie, jak to zrobić, tam po prostu się robi ślad. No dobra, no to jeszcze jakąś tajemnicę, czy ja coś tam jeszcze miałem, ale nie pamiętam właśnie co. Co ja już coś... Czekajcie, to było jakoś tam przy mocy? Nie wiem. Dobra, a już pamiętam, ale to jest tak tylko na chwilę, tak dla jaj sobie. Bo tak na radycy, szczerze, to jest taki błąd w grze, a to jest wielki błąd. Jak się robi właśnie błąd w takich grach, to się wie. No dobra, no to ja się będę żegnał. I błąd jest tutaj. Chyba. Nie. To jest z tamtej strony. No dobra, w takim razie dziękuję, że oglądaliście mój odcinek z gry Scooter Wars. No i co tam? No to tam wszystko. O, już wiem, co to jest! Idziemy tam. To jest taki największy błąd w tej grze. Znaczy, to jest tyle błędów, że żal. Dobra, a co ja patrzę? Idzie sobie pieszy. Dobra, więc na tym kończymy ten odcinek. A więc utknąłem teraz w przejściu dla pieszych. I muszę do niego wyjechać, ale...